Pump Track to inaczej tor zbudowany z szybkich zakrętów i mult. To idealna kombinacja, dzięki której można trenować zarówno kondycję, jak i refleks, a do tego popisywać się efektownymi kombinacjami. Ogólnie wydaje się fajne. Myślę, że będzie szybki, że może być fajny. Nie jest raczej najdłuższym torem, ale myślę, że będzie odpowiedniej długości, żeby tak fajnie już sobie pojeździć. Trzcianecki Pump Track to efekt współpracy na linii Urząd Miasta, lokalna grupa działania. Innowacyjny sposób rekreacji dla naszej młodzieży, którego no, brakuje nam, także myślę, że to jest bardzo dobra inwestycja, z której się wszyscy cieszymy, że tak w tak krótkim czasie udało się ją zrealizować i że z tego będzie młodzież korzystała. I jak się okazuje, to nie koniec inwestycji przeznaczonych dla młodzieży w tym obrębie miasta. Wszystko wskazuje na to, że już niedługo tereny przy ulicy Słowackiego, czyli na tak zwanych dolinkach, zmienią się w młodzieżowe zagłębie. Chcielibyśmy skumulować tutaj, w tym obszarze, inne inwestycje miejskie. Zamierzamy dokonać przeniesienia skateparku w tę przestrzeń, taka żeby te dwie typowo młodzieżowe inwestycje były przy sobie, a potem realizować kolejne zgodne z oczekiwaniami młodzieży. Dlatego urzędnicy planują konsultacje z młodzieżą w sprawie zagospodarowania pozostałych terenów.